Sonic miał najprawdopodobniej najlepszy rok, jaki można było prosić ostatnio. Świetna kontynuacja filmu, nie najgorsza kolekcja klasycznych gier, jedna z najlepszych gier w serii, no i na koniec bardzo przyjemny serial na Netflixie. Według Takashiego Izuki musimy się przygotować na drugą falę kontentu. Więc co on miał na myśli? Według niektórych wycieków, tego co wiemy powiedzianego oficjalnie i po prostu zwykłego przeczucia, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli materiał wam się spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Bardzo to pomaga w rozwoju kanału. Zacznijmy od oczywistych rzeczy. Sonic Frontiers, jak już wiemy, ma dostać 3 nowe aktualizacje, dodające nową zawartość do gry. Aktualizacja pierwsza, mająca dodać szafę grającą, która, zakładam, będzie polegała na graniu sobie ścieżki dźwiękowej gry w każdej chwili. Tryb foto, umożliwiający Sonicowi robienie sweet foci ze strażnikami, i Challenge Mode, który zakładam, że będzie polegał m.in. na tym, że będziemy mogli powtarzać walki z tytanami tyle razy, ile będziemy chcieli. Dedukując po aktualizacji drugiej, zakładam, że ta aktualizacja wyjdzie albo pod koniec stycznia, albo na początku lutego. Aktualizacja druga, troszkę według mnie mniejsza w zawartości, ale dodająca ciekawe rzeczy. Pierwszym są urodziny Sonica, co raczej gwarantuje, że ta aktualizacja pojawi się 21 czerwca. Ale co to oznacza? Nie mamy najmniejszego pojęcia. Nowe wyzwania w Open Zone, co przez znaczek jaki jest użyty, zakładam, że oznacza to wyzwania czasowe. I na koniec nowe kokosy, na które oczywiście każdy szanujący się fan czeka. I na koniec aktualizacja 3, która krótko mówiąc zrównała cały internet z ziemią. Po raz pierwszy od czasu Sonic 06 będziemy mogli grać w głównej nowoczesnej grze Tailsem, Amy i Knucklesem. I kto wie, może kimś jeszcze. Oraz na dodatek będzie jakaś nowa historia, prawdopodobnie związana z Sage. Biorąc pod uwagę skalę tej aktualizacji, raczej można się spodziewać, że pojawi się ona najprędzej na przełomie jesieni i zimy. Ale czy czegoś można się jeszcze spodziewać po Frontiers? Patrząc na to, że od wydania gry dostaliśmy 4 dodatkowe kostiumy dla jeża, nie sądzę, że byłoby to szalone myśleć, że dostaniemy ich więcej. Coś nawiązującego do innych wersji Sonica, na przykład buty z Sonic Prime, buty z filmu, kolaboracja z innymi markami Sega bądź też innymi? Możliwości są nieskończone. Sonic Prime został przyjęty całkiem ciepło przez fanów. Sam uważam, że serial jest zdecydowanie miłym spędzeniem wieczoru i jeśli go nie oglądaliście, bardzo bym go rekomendował. Jednak serial póki co ma zaledwie 8 odcinków. Wiemy, że cały sezon ma mieć ich 24 i będą wypuszczane partiami. Jeśli te partie będą po 8 odcinków, to zgaduję, że możemy widzieć kolejne 8 na początku wiosny, a ostatnie 8 w wakacje. Wiemy również, że oficjalne zabawki na bazie Sonic Prime będą wychodziły w 2023 i zakładam, że będzie to stosunkowo niedługo. W świecie filmowym też będzie gorąco, chociaż na filmowy debiut Shadowa w Sonicu 3 będziemy musieli poczekać do końca 2024, to Paramount nie pozwala nam odpocząć od rodzin Wachowskich. W 2023 dostaniemy kontynuację z serią Knucklesa, który będzie miał premierę na Paramount Plus. W związku z tym, co gdybałem o Prime, zakładam, że seria ta będzie miała premierę dopiero pod koniec roku. W kolczatkę wcieli się znów Idris Elba i poza tym nie mamy za dużo informacji odnośnie serii. Kontynuacje będą miały oczywiście też komiksy od IDW, kontynuujące trzecią sagę historii oraz spin-off, jakim jest Scrapnik Island. Jeśli chodzi o wydawanie w Polsce, jedyną informacją jakie mamy od wydawnictwa Amber to to, że możemy się spodziewać Bitwy o Anielską Wyspę 2, czyli numerów 11 i 12, w lutym tego roku, kończąc pierwszą sagę komiksów u nas. I tak dochodzimy do końca oficjalnych ogłoszeń dotyczących serii. Jeśli coś się zmieni, możecie się spodziewać, że nagram o tym film. I teraz przechodzimy na terytorium nieznane. Zobaczymy, co siedzi w wyciekach i poprzedniego zachowania Segi. Na pierwszy ogień idzie Sonic Origins. Kolekcja została przyjęta dość średnio, choć sam uważam, że jej problemy zostały trochę zbyt przesadzone. Ale nic na to nie poradzę. Biorąc pod uwagę to, że zespół odpowiedzialny na social media namawiał ludzi, którzy chcieli wersję fizyczną kolekcji, do mówienia o tym, by Sega posłuchała, zakładam, że jest możliwość, by właśnie to miało miejsce. Patrząc na to, jak to się stało ostatnio z Sonic Manią i dodatkiem Plus, wydaje mi się, że możliwe by było jakieś rozwinięcie tej kolekcji.
I przede wszystkim mówimy tutaj oczywiście o większym wyborze gier. Posiadanie całej kwadrologii z Mega Drive'a jest całkiem fajne, tym bardziej, że dzięki temu po raz pierwszy otrzymaliśmy Sonic 3 & Knuckles, oficjalnie z szerokim aspektem obrazu, to jednak ewidentnie widać braki. Chociażby brak nawet emulacji Sonic Spinball i Sonic 3D Blast oraz całej historii Sonica na Game Gearze czy Master Systemie. I na dodatek bardzo, ale to bardzo wyczekiwane Knuckles Chaotix, które nigdy nie dostało wydania poza Sega 32X. Może to być oczywiście wydane też jako DLC, dokładnie tak samo jak Sonic Mania Plus. Ale sądzę, że Sega byłaby dosyć nielogiczna, gdyby nie skapitalizowali na ludziach, którzy tak pragną wersji fizycznej. Jeśli chodzi o nowe gry, bo tak też będziemy o tym rozmawiać, nie mamy żadnego info. Oficjalnego. Wiele wycieków było przy Sonic Frontiers, niektóre z nich natomiast mówiły również o grze 2D. Fakt, mogli wtedy mówić o Sonic Origins, zanim mieliśmy o tym jakąkolwiek informację, ale możliwe, że jest to kompletnie nowa gra. Biorąc pod uwagę, że zespół odpowiedzialny za Manię pracuje teraz nad swoją własną grą jako własne studio, to nie sądzę, że oni się tym zajmują. Możliwe, że pracuje nad tym Sonic Team, lub też oznacza to powrót Dimps do Sonica, po ich długiej przerwie od czasu Sonic Lost World na 3DS-a. Przez to, że mamy dużą przerwę między aktualizacjami Sonic Frontiers, obstawiam, że jeżeli się pojawi, będzie wydana na przełomie lata i jesieni. Na platformy Nintendo możliwe, że według nowych ogłoszeń o pracę powstaje kolejna gra olimpijska z Mario i Soniciem. Będzie to najprawdopodobniej bazowane na nadciągających letnich igrzyskach w Paryżu, jakie mają mieć miejsce w 2024 roku. Nie mamy za dużo informacji nawet z wycieków o tym, ale jeśli tylko Sega ma nad tym pracować, będzie to pierwszy raz, kiedy tylko oni nad tym pracowali od czasu igrzysk w Rio. Wyszło również coś dosłownie, jak pisałem ten scenariusz. Podobno wiarygodny leaker o nazwie PromoBricks poinformował nas na Instagramie, że LEGO planuje 5 zestawów z Soniciem, o różnej złożoności i niestety z coraz większą ceną. Oczywiście nie można tym wyciekom ufać za bardzo, ale biorąc pod uwagę dużą popularność zestawu Sonica z LEGO Ideas z 2022 i paczki Sonica w LEGO Dimensions, jest to dość logiczny krok naprzód w tym partnerstwie. I teraz poważny temat. Zastanawiałem się, czy o tym mówić, ale jest szansa, że Sega pracuje nad czymś związanym z Sonic Adventure. To nie jest wyciek, to czyste przypuszczenia, więc tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. Sonic Adventure w tym roku ma swoją 25. rocznicę wydania. Sonic Frontiers miało bardzo dużo nawiązań do ery Adventure. W grze również był jeden obrazek, który z Peep's Highway, bardzo znany i bardzo obeznany w tematach Sonic Adventure Modder, przeanalizował na Twitterze. Wiele rzeczy było bardzo nietypowych, co by wskazywało na to, że Sega coś kombinowała w samej grze z tym. Znów o tym wspomnę. To tylko może być fałszywy alarm i to może się nie sprawdzić. Ale kurczę, chętnie bym przyjął kolekcję z Adventure 1 i 2 na nowych platformach. I może nawet dorzucając wreszcie Sonic Heroes i Shadow the Hedgehog. Jeśli wszystko wyjdzie jak trzeba, to Izuka-san zdecydowanie nie żartował z tą wielką drugą falą Sonica w tym roku. Co o tych rzeczach sądzicie? Macie oczekiwania na Sonicowy 2023 rok? Pochwalcie się w komentarzach, subskrybujcie, rozwalcie łapkę w górę i zobaczymy się w następnym filmie.